kochani, dzień dobry, witam was serdecznie. Dzisiaj jestem jeszcze bez make-upu, czekam aż mi się trochę SPF wchłonie. Jestem na tarasie, słuchajcie, jestem trochę podłamana, dlatego że mieliśmy w nocy załamanie pogody. Padał deszcz i teraz delikatnie kropi. No i zobaczcie na niebo. Nie jestem zbytnio zadowolona, szczególnie że mieliśmy dzisiaj robić sobie całodzienne safari, wiecie, całodzienne safari po lawendzie, więc no fajnie by było jednak, jakby się wypogodziło. Natomiast ja przyszłam, kurczę, wiecie co, myślałam, że ten daszek jest przeciwdeszczowy, a na mnie pada. Kurde, chyba nie zrobię tu make-upu, bo chyba coraz mocniej pada. A chciałam sobie zrobić tutaj make-up, z wami pogadać, ale dobra, wchodzę z powrotem do pokoju, bo tutaj w tym naszym hotelu są, słuchajcie, ładowarki do samochodów, miejsca do ładowania samochodów, i chyba przed wyjazdem, ponieważ mamy teraz pół baterii, i chyba przed wyjazdem fajnie by było, bo wykupiliśmy jednak śniadanie, fajnie by było podładować, wiecie, samochód, a w ogóle nie wiem, jak to się robi, więc myślę, że jeszcze będzie zabawa przed śniadaniem, ale teraz się zbieram i później do was wrócę. Idę się pomalować w takim razie w pokoju. Będę się zbierać, słuchajcie, w takim świetle, ale to nic, warunki są jakie są, absolutnie nie narzekam. Chciałam wam dzisiaj opowiedzieć trochę o naszym planie. No właśnie nie wiem, jak to wszystko wyjdzie, bo teraz znowu się rozpadało i my wczoraj sprawdzaliśmy w pogodzie i były zapowiedziane te deszcze, ale wiecie, jak to jest z tą pogodą. I ja już raczej się prognozy tak no, mocno nie słucham, nie stresuję się. No ale nie ukrywam, że jak mamy cały dzień na lawendzie i chciałam tak naprawdę zwiedzić, wiecie, Luberon, te pole lawendy, chcieliśmy upolować coś z lawendą do jedzenia, no to przydałoby się słońce, nie? I fajnie by jednak było, gdyby ono świeciło. Oj, teraz się rozpadało. Więc... no jestem średnio zadowolona. O, i chyba sobie nawaliłam za dużo podkładu. Także kochani, w ogóle mam ze sobą ten podkład z Everline i powiem wam, że to jest mój hit, dlatego że on jest naprawdę trwały. I oczywiście, że wiecie, my mamy tu po 40 stopni, mieliśmy po 40 stopni. I oczywistym jest dla mnie, że on w taką pogodę spływa. Wszystko spływa. Wy spływacie 100 razy dziennie. Ale wiecie, co jest fajne? Że ta skóra wygląda dobrze, że nie ma jakichś dziur, gdzie on się wytarł, gdzie się nie wytarł. I wieczorem, pomimo właśnie takiego upalnego dnia, jak robiłam demakijaż, zawsze robię makijaż i demakijaż, choćbym nie wiem, jak była zmęczona, zawsze robię demakijaż, to gdzieś tam coś tam na tym płatku zawsze było, ale ta skóra wygląda lepiej. Ale on też nie jest ciężki, pomimo swojej takiej kremowej konsystencji, on naprawdę nie jest ciężki, co mi się podoba. I przyznam wam szczerze, że jestem tfu, 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 bardzo ze swojej skóry zadowolona, bo to, ile potu, upału, słońca i tak dalej ona przyjęła, no to tylko ona wie. I nie jest w złym stanie. Oczywiście już by mi się przydało, wiecie, oczyszczanie. Już tyle dni, to naprawdę. Dzisiaj jest 9 dzień. Takiego, wiecie, tempa i takich wakacji, więc no przydałoby się jej oczyszczanie, natomiast naprawdę nie jest źle. Oczywiście, że wzięłam ze sobą Lumispa Ajo i codziennie wieczorem go używam do oczyszczania skóry po całym dniu. Właśnie nie tylko z makijażu, ale przede wszystkim z takich zanieczyszczeń całodziennych, więc to na pewno też odgrywa tu dużą i ważną rolę. No ale po prostu jestem ze swojej skóry zadowolona.
bo zazwyczaj na wyjeździe to wiecie, było zmiana wody i już gdzieś tam pryszcze, trochę potu, makijażu, słońca. No to jest taka mieszanka niezbyt fajna dla skóry, a jakoś moja teraz daje radę, tfu, tfu, tfu. Więc tak, kochani, chciałam Wam powiedzieć, że to już jest, ostatni vlog z Francji. Dziś żegnamy się z Francją, ale nie żegnamy się z travel vlogami. Jutro lecimy do innego kraju. Nie wracamy do Polski jeszcze. Już nawet, jak chcecie, to zgadujcie. O. Już nawet nic nie mówię, słuchajcie. Będę robić podsumowanie, bo dzisiaj w nocy nie spałam, bo tak mnie bolał brzuch, że nie mogłam zasnąć. I właśnie się tak zastanawiałam, czy robić podsumowanie. Stwierdziłam, że zrobię Wam podsumowanie, powiem, co mi się w tej podróży podobało, co mi się nie podobało, co ja o niej myślę. Kosztami raczej się dzielić nie będę, z tego względu, że nie chce mi się. Słuchajcie, tych operacji było tyle i tyle tego wszystkiego, pociągów, po prostu nie chce mi się tego liczyć. Gdzieś tam na Instagramie równolegle staram się Wam wrzucać też takie mini daily vlogi. Pierwszy raz zdecydowałam się na taką formę. Nie widziałam jeszcze tego u nikogo, kogo obserwuję, więc zdecydowałam się na taką formę. Zobaczymy, jaki jest Wasz odzew, jak Wam się to podoba. Natomiast tam czasami wrzucam, wiecie, ujęcia rachunków, więc to tak mniej więcej, ale na pewno nie wrzucam wszystkiego, bo też my przyjechaliśmy tu na wakacje. Raczej każdy, kto jedzie w podróż, nie szykuje się na oszczędzanie, więc... No, poza tym lazurowe wybrzeże to nadal lazurowe wybrzeże, nie? Także maluję się dzisiaj trochę na pałę, ale no właśnie chciałam Wam powiedzieć, że to ostatni vlog z Francji i trochę mi smutno, a trochę już jestem nasycona, wiecie? Chciałabym, żeby dzisiaj była ładna pogoda właśnie na ten ostatni dzień, na to nasze safari po lawendzie i mam nadzieję, że się, wiecie, jeszcze wypogodzi, serio. No ale tak, teraz się właśnie zbieram, lecimy na śniadanie, zapytamy, czy samochód elektryczny można ładować w deszcz? Słuchajcie, to jest wszystko dla nas nowe, uczymy się tego. Ja nawet nie wiem, jak się ten wlew, dojście do wtyczki otwiera, ale już wiem, gdzie jest, w sensie, gdzie jest ta wtyczka. Mamy swoje kable, ja myślałam, że to jest tak, że na miejscu ładowania wszystko jest, kable i tak dalej, a to nie. Jedziecie tak jak ze swoim telefonem. Facet nam rzucił kable do bagażnika, więc to mamy. No, to jest, słuchajcie, dla nas kolejna lekcja, kolejna nauka. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzimy. W ogóle, czy samochód musi być wtedy włączony? Chyba nie musi, nie? Wiem, że na pewno nie muszę przy nim być, bo właśnie w Nicei, jak obserwowaliśmy Fiaty 500, bo takiego mieliśmy wypożyczonego, jakiego mieliśmy zarezerwowanego, to one miały z przodu to wejście do ładowania i ludzie po prostu sobie szli gdzieś tam, coś tam robić. I te samochody stały same, więc my nad nim stać nie musimy. Można w deszczu. Można w deszczu, Krzysiek sprawdza. Więc tak, przed śniadaniem spróbujemy jeszcze podłączyć ten samochód do ładowania. No i takie to nasze plany. Mam, kochani, nadzieję, że się wypogodzi, że spędzimy jeszcze dzisiaj piękny dzień w pięknej Prowansji. Jeszcze to do mnie nie dociera, ale tak, jesteśmy w Prowansji i dzisiaj będzie lawenda. I wzięłam Waszą moją ulubioną spódnicę na lawendę, ale jeszcze jej nie nakładam. No, także raz jeszcze dzień dobry. Witam w ostatnim już travel vlogu z Francji. O, wow, powiem Wam, że dzisiaj po prostu da się oddychać. No, jestem totalnie zapuchnięta po tej nocy. Fajny jest ten hotel, ale ma dwa minusy. Po pierwsze, Wi-Fi, które nie działa. Nie jest to może akurat duży minus, szczególnie dla nas, jak przyjechaliśmy tu na wakacje. Ale skoro jest zapewnienie, że jest Wi-Fi, to wiecie. A drugi minus jest taki, że ta klima jest bardzo słaba. Ona jest włączona, z tego klima centralna, nie da się jej w ogóle, wiecie, zwiększyć ani nic. Więc no dzisiaj to było gorąco. Krzysiek poszedł zapytać do recepcji, czy tu, wiecie, te wtyczki jakoś trzeba włączyć, czy coś. W sensie, czy oni muszą włączyć, czy są płatne. Ja wyciągam te kable i słuchajcie, będę szukać tego pypka do wlewu. Nie mam zielonego pojęcia, jak to się robi. Tak wygląda kabel. No
Ale co, kochani, no to przecież to jest nasze życie, nie może być normalnie, nie? Miał być mały Fiat 500, a jest kolubryna. Ale spoko, jak zdamy już ten samochód, to też wam opowiem o moich spostrzeżeniach a propos jazdy we Francji, chociaż już wam tam napomknęłam co nieco. Zastanawiam się, jak to kurde otworzyć. Czy to wystarczy tylko tu zrobić tak? No wystarczy. No dobra, z tej strony już jestem gotowa to podłączyć. Jeszcze z drugiej. Także trzymajcie za nas kciuki. Mam nadzieję, że ten kabel wystarczy, bo on jest z tamtej strony. I zobaczcie, to jest taki hotelik no, na wsi. A tutaj właśnie są miejsca. Tutaj, a tutaj też, bo to jest dla niepełnosprawnych, ale też dla elektryków. Wszędzie tu są miejsca dla elektryków. Tam duży jest ten parking. Ale dlaczego ja dzisiaj chciałam teraz to zrobić? Dlatego, że jeśli pojedziemy, pani mówiła nam, że będzie overbooking i miejsc, i w sensie miejsc parkingowych. Trzeba będzie stawać na zewnątrz i miejsc na obiad. Czy tam na kolację. Nam akurat ta kolacja średnio pasowała, więc szczerze mówiąc nie robi nam to, zjemy na pewno dzisiaj w innym miejscu. Natomiast no jeśli staniemy przed hotelem, to nie będzie miejsc do ładowania. Więc teraz fajnie by było przed śniadaniem podładować samochód. Śniadanie jest pomiędzy 8 a 10, jest 8:04, więc myślę, że idealnie się z tym wstrzelimy. Także co? Ja już to rozgryzłam. Jeszcze tylko, kochani, wtyczkę wsadzić, jak już się dowiem, że mogę. Jakoś to będzie. Powiem wam, że ten wyjazd naprawdę wiele rzeczy, to jest też niesamowite. Można mieć wiele wyjazdów na koncie, a każdy, absolutnie każdy wyjazd czegoś uczy i to jest piękne, ale też i uczy pokory. A zobaczcie teraz na ten widok. Tu chyba konik był, ale już się rozpogadza. Krzysiek czytał, że teraz jeszcze ma przejść jakiś deszcz. Wiecie, uzgodnijmy sobie. Nie są to chmury z Nadgarwolina, natomiast właśnie, że są jeszcze jakieś chmury, przejdą i później już jest bezchmurne niebo. Jak tam Krzysztof? Nie ma pani. Kurde. Okej, ja już sobie wyciągnęłam. Dobra, to spróbujemy wsadzić najwyżej i później dopłacimy. Zobaczymy, czy to się ładuje w ogóle. A to wystarczyło tylko nacisnąć. My myśleliśmy, że jakieś chińskie kombinacje, ale nie. Dobra, znaleźliśmy jeszcze w bagażniku przejściówkę do normalnej wtyczki. I tutaj mamy, coś nam się świecić zaczęło, to pewnie się będzie na zielono świecić jak skończy. Tylko ja chciałam zobaczyć na desce, czy coś widać, że się ładuje, wiecie, jakieś kreski jak w Noki, czy coś. Nie, jest po prostu na P. No skąd ja będę wiedziała, że to się naładowało, to muszę... Wyłącz, zamknij. Kurczę, widzicie, no to... To nie jest takie hop-siup i logiczne dla mnie. Muszę świecić na przykład. No ale tam nic się nie świeci. No dobra, ja myślę, że ta... Gdzie mówił, jak ten? Fuli, ja myślę... Gdzie się w środku świeci? Czekajcie! A, czyli jest tak jak w tamtych automatach, że na żółto to się ładuje, a na zielono to naładowane. Albo sam pojedzie po prostu już. Tak. Dobra, czyli co, Krzysztof? Mam nadzieję, że darmowe. Daliśmy radę. No i tak, wiesz, trzeba będzie za to dopłacić, czy tu, czy gdzie indziej. Tym oto akcentem gratulujcie nam. Damy wam znać. Odłączyliśmy dwie wtyczki do prądu. Damy wam znać, jak to poszło. Myślałam szczerze mówiąc, że to będzie trudniejsze. Ale chciałam też wam pokazać, że wyszło cię piękne słońce. Właśnie mówiłam, że chmurne z Nadgarwolina na razie nie ma. Ale pięknie, nie swoją gębę, zobaczcie. O. No, ładnie już się. Kocha nam grzmi, słuchajcie. Poczekamy, aż się samochód podładuje. Stwierdziliśmy, że przyjdziemy sobie tutaj z książeczkami, z takim pięknym widokiem. No i tak, poczytamy pewnie z pół godzinki. I będziemy się zbierać do wyjazdu. Jestem już podekscytowana, powiem wam szczerze. Niebo jest, w ogóle to jest hit, dlatego że zobaczcie na to niebo. Jest, tutaj jest piękne. Tutaj już jest takie, że może padać. Tam państwo z kolei pojechali na rowerki. Więc myślę, że i my się niedługo wybierzemy. Ale piękne jest niebo. I powiem wam tak zupełnie szczerze, że dzisiaj jest chłodniej.
dzięki czemu człowiek się tak nie męczy i ma ochotę wziąć, wiecie, taki głęboki wdech, także fajnie. O, i goście chyba coś przyjechali. Wyjeżdżają. No, także chwilę czytania. W ogóle tutaj jesteśmy na boisku. To jest boisko? Czy to jest miejscówka do gry w bóle. Więc ja bym chciała... Albo bardzo suchy basen. Albo bardzo suchy basen. Nigdy nie graliśmy w bóle. A ja bym chciała tutaj, wiecie, dzisiaj ostatni wieczór moglibyśmy zagrać w bóle. Basen też jest, ale jest aktualnie czyszczony. I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through. 'Cause we only want what's best for you. Zatrzymaliśmy się po drodze, bo z daleka myśleliśmy, że to lawenda. Jak słyszycie, jeszcze trochę grzmi, mamy około 15 km do celu. Bardzo ładnie to wygląda. Nie wiem, co to jest, może ktoś z was wie. Kurczę, jeszcze trochę pada. Wiecie, co to pachnie? Trochę cytrynowo. Tak to wygląda. Może ktoś kojarzy. Zobaczcie, ile tego jest. To się rozciąga aż tam. Wzdłuż ulicy. I tutaj jest parking i stanęły inne samochody. Wiecie, my myśleliśmy z daleka, tak jak mówię, że to lawenda. Ale pięknie to pachnie. I know that you are having trouble believing right now, that everything is gonna be, is gonna be alright. I know that you feel all alone in this world, but you have to. Jezu, czy z aparatu widać ten fiolet? Ciężko powiedzieć. O, wow. O kurde, ten po lewej to przecież to ja nie wiem, ja rolniczka no mówię, że to jest hektar. Halo, skup się. Skupiam się. Czy jesteśmy jakieś 600 metrów od poprzedniego przystanku? Nie wiem, czy widzicie tam taki malutki fiolet? Nie wiem, czy widzicie tutaj taki malutki fiolet? Dobra. Idę tu powąchać, tu powietrze pachnie. O Boże, tam na górze też jest. Wdech, Magda, spokojnie. Tutaj, tu cały czas widać fioletowe pola. No przed chwilą siedliśmy do samochodu. To jest niesamowite, jak to wygląda. Kurczę, tutaj po lewej chyba ścięta. A ta jaka gęsta, może tu staniemy. Oj, tutaj Madziunia chce zdjęcie, kochani. I tak to wygląda. Co sekundę postój. Dziękuję, pozdrawiam. Słuchajcie, na poprzednim postoju Krzysiek zapytał,
Czy to jest to? Czy to jest to pole lawendy, które ja czuję, że to miało być konkretnie to? Ja mu powiedziałam, że jest ładnie, ale że coś czuję, że to jeszcze nie to, że będzie lepiej. I słuchajcie, odjechaliśmy kilkaset metrów i teraz mogę powiedzieć tak, że czuję, że to jest to. Ta lawenda to jest gruba, bardzo fioletowa, taka jakby bardziej uporządkowana, nie jest przerzedzona. Jest absolutnie przepiękna. Mimo tego, że ja byłam na polach lawendowych, tak jak wam wcześniej wspominałam, no to sam fakt tego, że to jest Prowansja, że słuchajcie, stoję na jednym polu lawendowym, tam za mną zaraz jest drugie, tam w górach z tyłu jest trzecie i tam przed nami pewnie też jakieś jest, dlatego że właśnie wjechaliśmy tutaj do serca Luberonu, który słynie z tej lawendy. To uczucie jest inne niż się spodziewałam, że będzie. Jest absolutnie przepięknie, jest obłędnie, fioletowo, przepięknie pachnie ta lawenda i mimo tego, że jest jej tutaj ogrom, to słuchajcie, nie jest taki zapach, że po prostu już macie dość, tylko on nadal jest taki stonowany, piękny, klasyczny. No, to jest to, kochani. Przepięknie tu jest. Latamy jeszcze dronem, Krzysiek robi ujęcia. Staramy się właśnie dla was złapać, dla nas też, kilka tych pól naraz, co nie jest takie proste. No bo wiecie, tu a to jest wiatr, a to jest las. Przed chwilą lał deszcz, jak zresztą mogliście też zauważyć. Mamy farta do tej pogody. Powiem wam, że naprawdę mamy farta. I ja teraz idę po polu lawendy i jestem sama. Tu nie ma tłumów, tu nie ma nikogo. Ja nie muszę tutaj kadrować, nie muszę się chować, nie muszę, wiecie, czekać, aż ktoś sobie zrobi zdjęcie. To jest to. Naprawdę przepiękne uczucie. Ała, wracam do Krzyśka, chociaż mam, słuchajcie, już nogi brudne. Bardzo prawdopodobne, że te buty, nie wiem, czy je dopiorę. Trochę na tych kamieniach jest twardo, trochę jestem obdrapana. Jest przepięknie. Robi to ogromne wrażenie, naprawdę. Aczkolwiek nie uważam, żeby te pola lawendy, które są w Polsce, były jakieś stratne. Czy gorsze. Są mniejsze, ale równie piękne. Odrobina lawendy pomaga zredukować stres. I ja. Punkcik widokowy. Maleńki. Troszeńkę troszeńkę fioletu, kochani. Nie, to nie są jeziorka. Idziemy tam, gdzie dużo ludzi, tam pewnie najlepiej. Ale ładnie. Ten punkt widokowy jak coś, kochani. No i tutaj troszeczkę lawendy. Jesteśmy, kochani, w malowniczej miejscowości Seul i... Czy kapelotek ci potrzebny, kochanie? Nie, nie, niepotrzebny, dziękuję, kochanie. Proszę, kochanie. Niepotrzebny mi kapelutek, zamknę kolubrynę.
i idziemy na spacerek. Ale zanim pójdziemy na spacerek, kochani, chciałabym Wam pokazać coś, czego dawno na pewno nie widzieliście. Otóż pola lawendowe. Dzisiaj będziecie je oglądać cały vlog ze mną. Nigdy dość, ponieważ to jeden taki vlog. To patrzcie na nie ze mną, jak one Ci się podobają. Krzysztof! Zamknięte to wszystko jest? Zamknięte to jest. To czemu się otwiera? Powiem Wam, jakie mam fantazje związane z kolorem fioletowym. Chciałabym zjeść sernik lawendowy. Chciałabym zjeść lody lawendowe. Nie wygląda na to, żeby cokolwiek miało się stąd spełnić. Ale widziałam tutaj duży napis Lavender Boutique. I chciałabym kupić sobie małą szklaneczkę do espresso z ręcznie malowaną lawendą. Analogicznie jak w tamtym roku cyprysiki, tak w tym roku chciałam kupić sobie lawendę. Bardzo bym chciała spełnić to marzenie. A teraz wspinamy się po schodkach, bo dawno nigdzie nie spacerowaliśmy porządnie. I będziemy się później odzywać. Powansja. Czy na Was to też tak szczerze, czy robi na Was to takie wrażenie jak na mnie? Trust into us and we will help you through, 'cause we only want what's best, what is best for you. I żyję swoim wymarzonym życiem. Kupiłam sobie prezent, który odpakujemy w domu. Ja sobie też. A twój mogę już pokazać, zanim zażyjesz go do końca. Słuchajcie, on to i na chwilę go wysłać, jak żigolak się zachowujesz. Wszystkie. Pani mnie zaczepiała. No, jak zawsze, w każdym kraju. Zjadł wszystkie nugaty i jeszcze mu babka takiego dała. Pani poczęstowała większością. I ten mi ważyła i ten był najtańszy. Wracając do tematu. Zrobiłam sobie prezent, a teraz będziemy pić cappuccino z widokiem na lawendę. Nie mogę się drzeć, nie wypada. Ale udało mi się ustrzelić stolik, który nie miał krzesełek, przy lawendzie. Ledwo podeszłam i pan ze stolika obok dał mi krzesło, więc czekamy na kaweczkę. Czekamy na kaweczkę. Mykunia spontanicznie siedzi, pije kawkę i patrzy na lawendę. Spontanicznie. Ale jesteś stary z gry. To nie było w ogóle planowane. Mówię do ciebie. Jesteś stary z gry. I jeszcze mnie obraża. Mówi się, że jestem starym z grydem. Stwierdza fakty. Stwierdza fakty. Ale pięknie jest. Kurna. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us and we will help you through, 'cause we only want what's best, what's best for you. A teraz, kochani, tradycyjne prowansalskie przysmaki. Kupiliśmy, pokażę Wam takie ciastka. One tutaj akurat są takie miniaturki. O, różne smaki. I my kupiliśmy jeszcze takie i będziemy ich próbować. Kochani, lawendowe lody. Tam masz lawendowe, chcę. Werbenowe są tutaj. I tam jeszcze werbena. Faktycznie, bo to kolory są zmylające, chciałam powiedzieć. Mylące, dlatego że nie widziałam. No i kochani, jak widzicie, my dietetycznie, tylko po dwa deserki. Krzysztof ma ichniejszego nugata, które zresztą bardzo lubi. Tarterkę nugatową.
klerkę nugatową, a ja mam tartę cytrynową, bo ja uwielbiam tę bezę szwajcarską, no nie pamiętam. W każdym razie mamy do tego jeszcze lody lawendowe. Będzie słodziuśko. I jeszcze cukiereczka. Krzysztof spróbował lodów lawendowych. O, wow. A co, dobre czy mocno molowe? Uwaga, robię z wami test smaku. Ale mega. Dobre? Co, nie? Nie lubisz? Nie, ja jednak nie. Jak jestem molem. Ale mega. A no takie, wiecie co? Lawendowe. Jak lawendowe. Tak jak są te takie saszetki pachnące szafa. Mi bardzo smakuje. Ale w sumie ja lubię sernik lawendowy, też mi smakowało tobie. A mi średnio. No ale dobra. Chciałam loty lawendowe, to mam. Ale są, wiecie co? Już abstrahując od tego, że są lawendowe. Są bardzo kremowe i takie napuszone. Tak jakby motylek z termomiksa dawał radę. Nie żartuję, słuchajcie, to jest dobra miejscówka. Są właśnie bardzo ciekawe takie smaki, takie wiecie, inne. I tutaj też te słodycze ichniejsze, to jest wszystko oryginalne i tak dalej, i tak dalej. Więc cieszymy się, że w ogóle tutaj trafiliśmy, bo byliśmy też w Aix-en-Provence. Wiecie gdzie? To tam było po prostu tyle ludzi, była taka kolejka, że nie szło się dostać, a tutaj teraz jesteśmy sami w lokalu. Kawałki lawendy. Są kawałki lawendy, Krzysztof mówi. Porównaj do tego, co przed chwilą byliśmy w jakiejś kreperii i tam napisane, że lody, że coś tam. I się okazuje na miejscu, że nie ma lodu, żebyśmy sobie poszli gdzie indziej. Na szczęście, bo... Tak, bo tutaj jest fajnie. A tam jest to była taka spelunka mała. No. Best for you, for you. Nie wiem, słuchajcie, czy widzicie, bo już schodzimy do samochodu. Tutaj, pomiędzy budynkami, są pola lawendy. Na ten moment nie przestaje to na mnie robić wrażenia. Pięknie to wygląda. A teraz stwierdziliśmy, bo życie w podróży, część kolejna prawdziwa, nie naładował nam się samochód. Więc chyba powinniśmy gdzieś coś tam jeszcze włączyć. Dlatego też szukamy kolejnego gniazdka. I teraz po prostu będziemy siedzieć w samochodzie i sprawdzać stan baterii. No bo niestety rano fail. Zobaczcie, takimi schodkami sobie schodzimy. Pola lawendy tam z prawej. Mamy samochód. Przepięknie to wygląda. W ogóle też chciałam wam powiedzieć, że to jest dużo szlaków rowerowych. Dużo ludzi przyjeżdża, wiecie, ze swoimi rowerami. Ale też praktycznie w każdym hotelu, z tego co zauważyliśmy, można pożyczyć rowery elektryczne. I naprawdę dużo rowerzystów mijamy, to jest niesamowite, bo tutaj, wiecie, i podjazdy i tak dalej, to jest i strome, i takie wąskie. I faktycznie ludzie tutaj naprawdę często jeżdżą rowerami. I tak właśnie się zastanawiam, jakie to musi być super, że wiecie, jedziecie sobie rowerami, a tu cyk, pole lawendy. Nie fajnie? Fajnie. Także siadamy, jedziemy dalej. Dobra, kochani, próba kolejna. Podjechaliśmy pod taką, wiecie, ładowaczkę. I tutaj mamy tak, no, jakiś panel odładowania. Zaraz sobie zobaczymy, o co tu chodzi w ogóle. Wiecie, no, nie mamy teraz potrzeby jakiegoś mega ładowania, ale chcemy naładować. Po pierwsze, żeby się nauczyć. Po drugie, wiecie, prawda jest taka, że im teraz więcej naładujemy, tym mniej jutro w Marsylii czasu spędzimy na ładowaniu, bo jutro musimy być rano na lotnisku znowu, nie? A musimy oddać w 100% naładowany, więc dobra, podłączam. Słuchajcie, no nasze oko to musi być zablokowane z tamtej strony. Tam już nam, w ogóle kasę mi już wzięło. Tylko tutaj nie mamy żadnych informacji, że to się teraz ładuje. Może idę jeszcze raz. No właśnie, nie ma nic. Może idę jeszcze raz kliknę, a ty zobacz, co? A co klikniesz? Tamten przycisk w tym. Sorry. We wlewie. Ale to bez sensu, bo to jest to samo, co tu jest. No bo nie mamy żadnego info, czy to się kurde ładuje, tam czy musisz nie. Tam musisz chyba wcisnąć. Ale ja tu już zapłaciłam, tu nie mam co wcisnąć. To jest, słuchajcie, wszystko kurde po francusku. Co? To, co się świeci tutaj. Tu? To nie jest do wciskania. I tak to wygląda, słuchajcie. Ej, czajcie, że byliśmy przy stacji. Francuzi próbowali nam pomóc. Belgowie? Belgowie, no ale
i ten bacz nie działa. I kuwa, nie możemy naładować samochodu. Pobrało mi już 5 stów załadowania. Mam nadzieję, że to, jest zamrożone, że to są zamrożone pieniądze, że wiecie, że to zwrócą. Ale no kurwa. Za bardzo nie wiemy, co zrobić, jak oni mają, wiecie, swój prywatny samochód elektryczny i nie wiedzą, o co może chodzić. Zasięg mamy 170 km. Ile jest do Marsylii? 50? Nie wiem, czy ja szukam teraz. Szkoda tylko, że facet wypożyczalni nam nie powiedział, nie? Jak to naładować i czy to na wybranych stacjach, bo szczerze nie wiemy teraz, co robić. Dostęp do 4,5 tysiąca punktów ładowania w Polsce. W Polsce, ale generalnie jakieś firmy różne. I są różne gdzieś firmy. To jakaś firma? Jaka tak, jest? Na górze była taka niebieska karta z tym. Słuchajcie, dupa. Byliśmy na innej stacji, żeby to naładować. Odrzuca nam 4 karty. Nie wiem, o co chodzi. I to jest już, wiecie, ta stacja proponowana przez samochód w Herdzie. Herdzie. Mówią, że możemy ładować we wszystkich stacjach, na wszystkich stacjach. Czytamy, to jest banalnie proste, niby. Ja nie mam zielonego pojęcia, o co może chodzić. Mamy 44% baterii. Dojedziemy do hotelu, jeszcze tam spróbujemy z tym zablokowanym kablem. A jak nie, no to myślę, że dojedziemy po prostu jutro do Marsylii. Szkoda naszego dnia, szkoda naszych nerwów. Mamy zasięg 70 km. Ale jest mi przykro i jestem serio zła, bo wiecie, gdybyśmy my sami nie wiedzieli, tak? Ale osoby, które mają swoje samochody elektryczne, nie wiedzą, o co chodzi, no to kuwa, no. Dobra, chodź tu. Robimy sobie dzisiaj, kochani, kolację na tarasie, bo mieliśmy gdzieś jechać, ale nie mamy czym. Mieliśmy gdzieś jechać na kolację, a u nas, mówiłam wam w hotelu, że średnio nam smakowało, plus dzisiaj na kolację jest overbooking, więc kupiliśmy bagietkę, kupiliśmy jakieś wędlinki, wodę i jedziemy, słuchajcie, do hotelu chillować. I trzeba pamiętać, żeby... Za mało lawendy było, że nie naładować, próbować naładować samochód, tak. A potem go wystawić przed bramę. A, no tak, jeszcze musimy samochód przed bramę wystawić, bo u nas, słuchajcie, o 8 rano dopiero otwierają bramę, no a my musimy być o 8, to my już jesteśmy grubo w drodze. Więc taki dziś będzie popołudzień i wieczuch. O, tyle wam powiem. Idziemy do naszego super samochodu. Krzysiek już dzisiaj powiedział, że tęskni za siwym. No ja od początku tęskniłam za siwym, ale przyznam wam szczerze, że nie sądziłam, że będą takie problemy. Obstawiam, że trzeba gdzieś coś kliknąć. I że to będzie jedno to. Tylko, że szkoda, że nikt nam nie powiedział, gdzie kliknąć, jak coś. Bo we wszystkich instrukcjach, nawet właśnie w wypożyczalni, to co wam mówiłam, jest, że wszędzie można naładować. No nic, mam nadzieję, że nam starczy zasięgu do Marsylii. Tam już będziemy ładować samochód w wypożyczalni. Więc zobaczymy, co nam pokażą. Będziemy wcześniej, celowo i naładujemy przed zdaniem. Dobrze, kochani, już jesteśmy po super kolacji na tarasie. Samochodu nadal się nie dało ładować. Słuchajcie, ja obstawiam, że jest zły kabel. Znaleźliśmy też ostrzeżenie, żeby nie wypożyczać dokładnie tego samochodu w Hertz, czyli w tej wypożyczalni, co prawda nie we Francji, dlatego że on jest ładowany na kilku stacjach. I jest z jednej strony to możliwe, z drugiej strony wszystkie filmiki pokazują, że da się to załadować, naładować wszędzie. A z trzeciej strony pojechaliśmy na stację, którą podpowiadał ten samochód. Więc szczerze wam powiem, że jest tyle zmiennych, gdzie to powinno być takie proste, że nie wiemy. Ja obstawiam tak, że skończy się tym, że albo mieliśmy zły kabel, albo że można ładować to tylko na tych stacjach Shella. Więc trzymajmy kciuki, żeby udało nam się dojechać na jutro na lotnisko do Marsylii. Teraz jesteśmy na boisku do gry w bule. Krzysiek poszedł zapytać, czy mają bule do wypożyczenia. No i tak, kochani, mam nadzieję, że dzisiejszy film
przypadł wam do gustu. Ja nie będę kłamać, że to ładowanie samochodu zepsuło nam pół dnia. Bo po prostu zaczęliśmy się martwić, to jedno, straciliśmy mnóstwo czasu, no i musieliśmy zrezygnować z planów tych takich kolacyjnych, no ze względu właśnie na to, że nie możemy już za bardzo nigdzie jeździć, żeby jutro dotrzeć na lotnisko. Natomiast mimo wszystko, mam nadzieję, że dzisiejszy film przypadł wam do gustu, że bardzo miło się oglądało wam piękną fioletową lawendę, że ujęcia z drona przypadły wam do gustu. Ja przyznam szczerze, że jestem absolutnie zaczarowana i zakochana w polach lawendy, w Prowansji, w tym jak tu jest sielsko, bardzo mi się podoba, natomiast nie zostawiłam tutaj swego serca, moje serce zostało w Toskanii, tam na pewno wrócę, tutaj zobaczyłam, bardzo mi się podoba, chętnie zostałabym tu jeszcze tydzień, żeby pochillować, pojeździć, pozwiedzać inne rejony, wiecie też, im dalej w las, tym więcej drzew, coraz więcej rzeczy chciałabym tutaj zobaczyć, naprawdę, nie tylko lawendę, wąwozy, no jest mnóstwo rzeczy do odwiedzenia, do zobaczenia. My tak naprawdę liznęliśmy podczas tego naszego, podczas tej naszej objazdówki, głównie po Lazurowym Wybrzeżu, wszystkie te miasta, które są przepiękne, każde z nich jest inne. Gdybym miała podać miasta na Lazurowym, które mi się podobają, no to na pewno Monako. No jest przepiękny, z taką perełką. Wszystkie mi się podobały. Podobało mi się Cannes, te takie małe uliczki klimatyczne. Podobała mi się Nica, trochę moim zdaniem bardziej młodzieżowa, ale podobała mi się. Marsylia też mi się podobała, Krzyśkowi średnio. Mi się Marsylia podobała. Chyba najmniej podobało mi się Saint-Tropez, ale to nie jest tak, że mi się nie podobało. Było bardzo ładne, natomiast chyba podobało mi się najmniej. No a Prowansja, no to... Widzicie moje zachwyty cały czas, także naprawdę to był super czas, ale to jeszcze nie koniec naszego urlopu, tak jak mówię, jutro, mam nadzieję, że jutro będziemy w innym kraju, trzymajcie za nas kciuki, jeśli podobały wam się filmy z Francji, jeśli podobały wam się filmy z Prowansji, zostawcie mi proszę kciuka w górę, ja będę wiedziała, że to co robię zmierza w dobrym kierunku, że wy lubicie travel vlogi i że miło spędziliście ze mną czas, a oczywiście dla chętnych, słuchajcie, możecie pisać, gdzie waszym zdaniem jutro wylądujemy? Tylko nie piszcie kraju, tylko piszcie miasto. I tylko podpowiem, że no nie jest to Polska. Jeszcze nie wracamy do domu. Także jestem ciekawa, czy ktoś odgadnie. Kończę na dzisiaj. Czekam na Krzyśka. Nie wiem, czy są bóle. A, są bóle! Nie wiem, jak w to się gra. O Jezu, to jeszcze będą jaja na wieczór. Znaczy, cyrki będą. A ty wiesz, jak w to się gra? Nie przerywaj nagrywania, bo ja po prostu uwielbiam. Krzysiek mówi, żebym nie przerywała nagrywania. Co się stało? Francja. No. Podchodzę do pani recepcjonistki, która tutaj chyba szefuje. Pytam się, czy mogę wypożyczyć bóle. Mówię, bus, bole. Ona, a si, si, tak, tak. Ona ci kręgle daje. Proszę pójść do recepcji. No to idę do recepcji i nasz ulubiony chłopak dzisiaj, Jezu, który nie wzą po angielsku. Więc mówię do niego, can I land, bus, bols, pokazuję, no. No to mówię po angielsku. Przed chwilą pytałem, pani powiedziała jest, pan mówi no, no. I ciągle takim, no, nie wie o co mi chodzi. No to mówię, bulls, bulls. A, petit don. To. I wyciąga mi to. Jest, to jest to. To ja myślałam, że u nich to są bóle. Nie mam pojęcia. Nie znam się. Ty, a może ty masz do bilarda te kulki? Weź nie, teraz. To są te. Dobra, a ty wiesz, o co w tym chodzi w ogóle? Wiem. A ta mała, biała wariatka? To ja się wszystko wyjaśnię. Ja się ekscytuję. A to jest ping-pongowa, to możemy się ping-ponga pograć. Tylko nie mam połeczek. Oni dali ci wszystkie piłki, jakie mają. Tak. Dobra, Krzysztof, ja trochę zmienię kadr. Zaraz się, kochani, pożegnamy, ale opowiadaj. Generalnie, to ale się jaram. To jest banalna kwestia. Mhm. Najpierw rzuca się... Znaczy, ja to nigdy nie grałem, więc tylko z obserwacji. Rzuca się to. Gdzieś. No i potem my mamy po raz, dwa, trzy, cztery, po cztery rzuty i czyja jest najbliżej, ten wygrywa. Aha, a ta tej biała? Kuleczki. A to jest ping-pongowa, mówię. No, do ping-ponga. A okej, okay, dobra. A to dobry, no jaram się, nie graliśmy nigdy to. Dobra, to czyli musimy stanąć tam na początku, tak? No to chyba wszędzie jest początek, to jest, wiesz. Wszędzie jest początek, dobra. To ty rzucasz niebieską, tak? No to tam nie wiem. No rzucaj. A skąd ja będę wiedziała, która jest moja, a która jest twoja? To one powinny... A, to trzeba pamiętać. No, to ty mnie wrobisz, bo ja mam pamięć. A czekaj, bo jedne są... No właśnie, one... Mają znaczenie jakieś. Mają znaczenie. Może znaczy, parzyste, niektóre nie mają parzyste. Więcej tych. Made in France. Pewnie to ma jakiś sens i logikę. Ale nie dla nas. Ale nie dla mnie. Albo po kolei, jedna...
Widzisz? Jedna. Trzy. Cztery. No już po logice. I tu też cztery. A tu dwa. Tu też trzy. No dobrze, kochani. Dobra, weź sobie pierwszą rzucaj. A ja? No a nie? Kurde, dobra, rzucić ze mną po raz tylko pierwszy. Musimy sobie ustalić jakąś linię. Ty, no to stajemy tu. Nie, no to trzeba być na tym. Aha. Tu jest linia. Ale to weź ją, bo ja chcę dalej, nie? Ja chcę, wiesz. Ale to w jednym miejscu się rzuca, nie dalej. A to już, aha, to jak w jednym miejscu to lipa. No dobra. Kochani, jesteście gotowi do zakończenia gry? Kurwa, przepraszam, ale to jedzie. Och, biegałam. Ej, bo ja myślałam, jak widziałam, jak w Paryżu grali, że to... Oni to podkręcają, w miejsce oni staje. Czek. No dobra, zróbmy to. Ale i widzisz? I już. Już wygrywam. Już, teraz daj mi. Daj mi to. Cholewa, no. Bliżej, bo zrobię więcej kroków chodząc niż... No nie daj Boże, żebyśmy się nachodzili dzisiaj, nie? No. Daj, to jest wiesz co moja szczęśliwa dzisiaj. Ja właśnie tą pokażę Ci, że wygrałam. A mogę to tak o... Jak chcesz. A jak chcę. Nie, nie. Ty możesz przepchnąć moją też. Kurna. Jednak nadal dalej. Beautiful, I can hear you within the silence.